Dobra, kończymy to. Teraz nie ma innej opcji. Nie ma takiej opcji. Chłopaki, co wy robicie? Stawka jest ogromna. 5000 złotych. Co? Stary, co? Czemu go wrzuciłeś tutaj? Hej, siemaneczko, z tej strony Abra i dzisiaj zrobimy sobie challenge. Kto ostatni wpadnie do basenu, wygrywa 5000 złotych. Jak sami widzicie, mamy tutaj całkiem sporych rozmiarów basen oraz dwie drabiny, a na tych drabinach jest belka. Co można by z tym ciekawego zrobić? Zaraz tutaj razem z Wenem wejdziemy i ten, kto z nas ostatni spadnie, wygrywa całą kasę. I jest dzisiaj oczywiście ze mną Wen oraz Maciek. Siemaneczko. Yo! Ej, ale nie bijcie się, halo, proszę o spokój. Maciek oczywiście będzie wszystko nagrywał, będzie nas kontrolował, będzie patrzył, czy nie oszukujemy, czy przypadkiem któryś z nas nie schodzi z tych belek. Podczas gdy właśnie ja z Wojtkiem będziemy rywalizować, ale jak dla mnie to oni między sobą rywalizują. Co tutaj się dzieje? Cała trudność tego wyzwania polega na tym, że te drabiny, które tutaj stoją, są naprawdę niestabilne. Super niestabilne, stare. O ile te belki się trzymają naprawdę spoko, to słuchajcie, ta trawa nie jest idealnie równa i naprawdę tutaj można się wywalić. Ale naprawdę tutaj idzie się przez... Co ty robisz? Wojan rzuca w niego kaczką. Oj, już się klepią. Właśnie, jeszcze nie zaczęliście, a już tutaj jest bitwa. Jeśli tak dalej pójdzie i razem z Wojanem będziemy sobie przeszkadzać tutaj nawzajem, będąc nad tym lodowatym basenem, to wyzwanie się zakończy w 3 minuty. Przestań! Stawka jest naprawdę duża, słuchajcie, 5000 złotych piechotą nie chodzi. 5 koła, rozumiecie to? Co ja mógłbym za to kupić, nie mam pojęcia. Ale zanim oczywiście ktokolwiek z nas to wygra, słuchajcie, będziemy musieli tutaj spędzić, oj, podejrzewam, że całkiem sporo czasu. W ogóle nie wiem, co ja tutaj robię, jeszcze nie zaczęliśmy. Też nie wiem, co robi z kolei Wojan, naprawdę nie wiem. Dobra, Abra, złaź. O, dobra, jestem na dole, tam jest naprawdę ekstremalnie, nad tym basenem omg. Słuchajcie, mam w ręce 5000, ponieważ to ja wymyśliłem ten challenge i to ja funduję główną nagrodę. 5000 to naprawdę bardzo dużo, ale challenge naprawdę jest trudny, zresztą sami to zobaczycie, to się wydaje takie stanie. Ty daj mi już tą kasę, daj. Nie, no stary, nie, no weź, daj, ja już wygrałem, nie, tak jakby, nie? Sporo setek, sporo 500, łącznie 5000 w puli. I już teraz kończę, napiszę w komentarzach, jak myślicie, czy challenge wygram ja, czy też Wojan. Wojtek już się przygotowuje do tego wyzwania, jak patrzcie, on ćwiczy równowagę. Ale on jest w butach, on trochę oszukuje. Halo, nie oszukuj. Ty właśnie, on ma kaczkę na głowie. Co tutaj się dzieje? Ej, patrz. Co tutaj się dzieje? Mnie się wydaje, jakbym już Wojana zrzucił, to by było naprawdę bardzo spoko, żebym wygrał. Nie no, wezmę tego flaminga i... Naprawdę? Czy ty możesz już spaść? Proszę. Dobra, podchodzę do drabiny, stary, kończymy tę zabawę. Kończymy tą zabawę. Nie, zaraz sobie spadniesz i się skończy. Zemszę się. Zemszę się. Nawet jeszcze nie zaczęliście, a to ja tutaj rządzę tym challenge'em. Halo. Powiem wam, że naprawdę boję się tego challenge'u, bo to jest naprawdę lodowe. Ta woda, stary, to będzie jakaś masakra. Bardzo chciałbym zrzucić Wojana, ale są niestety pewne zasady. Co zrzucić? Zasady mamy tylko dwie. Pierwszą jest to, że dotknięcie wody równa się przegrywasz challenge, nawet jeżeli dotkniesz paluszkiem. A drugą zasadą jest to, że nie można siebie zrzucać. Można sobie przeszkadzać i utrudniać życie, ale nie można się zrzucać. Ja to będę weryfikował. Mamy 16:24, więc o tej godzinie dokładnie zaczynamy wyzwanie. Chłopaki, wchodzimy i kiedy oboma stopami będziemy stać na belce i nie będziemy dotykać drabiny. Zaczynacie wtedy wyzwanie. No dwie drabiny się przydały. Ja właśnie zacząłem, nie wiem jak Wojan. Wojan tak samo zaczął. Pamiętaj, że nie możemy się popychać. Możemy sobie przeszkadzać, ale współpracujmy, okej? Okay? Współpracujmy. No ja nie wiem, słuchajcie, 5000 trafi tylko do jednego, nie ma żadnych podziałów. Ej, ja wam powiem tak, mogę sobie tak stać w nieskończoność przez 10 godzin, a która jest właśnie godzina? 16:25 jakoś. Okej, okay, ty możesz sobie stać, ale ja mogę sobie usiąść. Oj. Tak, stary, możesz sobie usiąść, ale pamiętaj, że dotknięcie wody, nawet sznurówką, to już jest przegrana. O tak, a co gdybym go zepchnął teraz? Nie możesz, stary, nie możesz, wtedy automatycznie wygra Wojtek. Ja mogę usiąść na drabinie? Nie, stary, drabiny nie można dotykać, bo to też jest przegrana. To ja sobie tak tutaj zostanę do jutra. Masz jakąś poduszkę, to się położę. Ej, właśnie, przynieś nam jakieś jedzenie czy poduszkę, bo... No tak, dopiero zaczęliście wyzwanie minuty temu. Po połowie, ja też chcę połowę belki. Ej, Wojtek już sobie zajął terytorium. Zaraz go zrzucę i się skończy. Ponad połowa belki jest moja, to ja to wygram. Nasz challenge zaczął się już na dobre, ale zauważyłem, że wielu z was nie subskrybuje jeszcze tego kanału. Jeśli jesteś tutaj nowy, to już teraz klikaj czerwony guzik, subskrybuj, doskonale wiesz, jaki to jest guzik. Zaznacz także dzwoneczek, dlatego że szalone filmy są tutaj w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19 i w niedzielę o 10 rano. Te filmy są naprawdę bardzo hardkorowe, jak sami widzicie. Na przykład tutaj jest Wojtek i zaraz go wrzucę i będzie śmiesznie. Nie, bo wtedy ja wygram 5000 złotych. Subskrybuj, dzwoneczek.
subeczku i lajkuj, to naprawdę bardzo nam pomaga. 30 tysięcy łapek zagwarantuje kolejny challenge basenowy. Jak widzicie tutaj naprawdę to jest głupi pomysł, ale 30 tysięcy zagwarantuje jeszcze coś bardziej zwariowanego. I pamiętaj o naszych Instagramach Abraety, Maciek Podgaz-Dońkowski, tutaj jest jeszcze WN Podłoga Official. Obserwujcie nas wszystkich, bo tam jesteście ze wszystkim na bieżąco, nawet szybciej niż widzowie z YouTube'a. Followerzy z Instagrama już dawno wiedzieli, że robimy tak głupie i dziwne rzeczy. Naprawdę, że stoję teraz nad basenem. Jaki to ma sens? Obserwuj Instagramy, to jest bardzo ważne. A teraz jestem gotowy, aby z tobą wygrać, gościu, i z tobą też wygram, bo wygram twoje siano. Wygrać, stary, ja tutaj ci daję kasę. Dobra, bierz tą kamerę. 5 minut wyzwania za nami i jak dla mnie póki to jest spoko. Ja sobie stoję, a Wojan siedzi. Nie marnuje energii, nie? On non-stop gada. Jak on tylko złapie skurcz, to będzie się działo. Mi się wydaje, że chłopaki naprawdę mogą tutaj długo wytrzymać, ale na tym polega to wyzwanie, że gdyby oni mieli to wygrać w 5 minut, no to szkoda by było stracić 5 tysięcy, a w 5 godzin to już co innego, nie? Patrz, ja go zrzucę, stary. Ciebie zrzucę, Ej, słuchajcie, całe drobiny się trzęsą, nie róbcie tak. Chłopakom raczej nie zalecam potrząsania, ale ja to co innego, tak, słuchajcie. Nie, czekaj, nie trząś na mnie. Tak, to wiesz, tak to jest lajtowo. Ej, słuchajcie, co? Jak to lajtowo? Dobra, to macie teraz. Ej, ty, nie, stary, spokojnie. Po twojej stronie było gorzej, po mojej jest lepiej. Siema. Gościu, Macio. No dobra, słuchajcie, na razie wam odpuszczę, ale to jest dopiero rozgrzewka. A mogę zejść na trawę? To było w zasadach? Masz cały czas być na belce. No to mamy mały problem. Ej, a możesz mi podać tą kaczkę? Ja nie mogę dotknąć. Podawaj. Ja nie mogę. O nie, ja też nie mogę. No, możemy dotknąć kaczki, ale nie mamy jak ją wyjąć. No, musiałbyś dotknąć. Ej, słuchajcie, ja wezmę tę kaczkę, no ja i nie wiem. Poprosić, no weź, daj. Ale po co ci ta kaczka ona w sumie? Ona sprawi, że Wojtek skoczy do basenu. Daj. Jak to? Ta kaczuszka sprawi, że Wojtek stąd ucieknie. No chyba sobie żartujesz sobie. Ja nie wiedziałem, że ona ma wodę. Ej, nie wiedziałem. Myślisz, że ona go stąd wygoni? Pomogłeś mu, Macio! Nie, przepraszam, ale stary. Myślę, że to nie wystarczy, żeby od... Nie musisz mi ją dać teraz, Maciek, żebym się zemścił. Nie, sięgamy po kaczuszkę. Możemy ją też napełnić wodą. Nie napełniałeś. Słuchajcie, i tak za 5 koła oblanie wodą to jest mała kara. Łetam. Ej, naprawdę, to jest śmieszne. Dobra, słuchajcie, koniec. Nikomu nie daję tej kaczki. Dobrze, Maciek sprawiedliwy. Co się stało, Abra? Skąd to zwątpienie? Ja teraz będę magazynował energię, idę spać, albo będę chociaż w stanie hibernacji i go rozwalę. Dobra, chłopaki, jeżeli wam tutaj jest tak dobrze, to ja sobie pójdę, wrócę za pół Ale godziny. Ale jak to pójdziesz? W sumie jak pójdziesz, to Abra zostaniesz dawno zrzucony. Ja go wrzucę do tego lodowatego basenu. Ale słuchajcie, ja będę was obserwował z okien, nie wiem, cokolwiek. Nie. A jak go zrzucę? Nie, to będziesz widział, że nie będzie widać tego, jak go zrzucam. Mamy 16:36, czyli jakieś 15 minut już tutaj siedzicie, chłopaki. Ja wracam za jakieś pół godziny, może trochę więcej. Dzieweczki, mamy 17:04, także od startu naszego challenge'u minęło już ponad pół godziny. Idę właśnie do chłopaków zobaczyć, co jest u nich, czy może są głodni, albo może już uciekli, bo takie słońce było. No nie wiem, no musimy iść tam zobaczyć, bo naprawdę jestem ciekawy, jak oni się mają. Eluwa, chłopaki, wracam do was! Ile minut minęło tak na oko, albo godzin? Nie no, godzin to nie jest, 20 minut. Co? Minęło jakieś 40 minut. Co? Ej, to my tutaj godzinę na tej belce jest. Która jest godzina? Nie, pokaż mi, która jest godzina. Jest godzina 17:05. Ej, no a my zaczynamy, no to tak około godzinę. Jak dla mnie siedzimy tu o wiele dłużej niż 40 minut, no bez jaj. Ja się czuję, jakbyśmy tu siedzieli już pół dnia, ale to może kwestia tego, że siedzimy i dosłownie, zupełnie nie robimy nic. Maciek tylko co chwilę do nas zagląda i patrzy, czy jeszcze go nie zrzuciłem, bo go zrzucę. On śpi. On chyba śpi na siedząco, ale nie możecie się zrzucić. Halo, śpisz? Ja nie wiem, co tu się dzieje, naprawdę nie wiem, no ja chcę wygrać tylko 5000 złotych. Halo, daj mi kasę. W sumie mogę porzucać was czymś dla zabawy. Nie. Dobra, ziemeczki, może coś wam dać, przynieść rozrywka, nie wiem. Podał nam tego badmintona, te rakietki, patrz, byśmy sobie pograli. Ale przecież na takiej małej odległości nie dacie rady. Jak to nie? My nie damy rady. No w sumie dobra, słuchajcie, jak chcą, to im dam, tylko ja już widzę, co oni będą z tym robić. Niebieska, jak... lotkę, jeszcze lekarz. Dobra, lotka, masz niebieskie, ty masz jakieś czerwone, gościu. I lotka, gdzie jest lotka? Dobra, tu leży. Największym plusem tych rakietek jest to, że mogę go zrzucić. Dokładnie tak jak myślałem. O, patrz. Dokładnie tak jak myślałem. Ja im to dam. Tak zimne. Musimy sobie pograć z Wojtkiem, tylko gościu, jest taki wiatr. No, ładnie. O nie. Ej, dobra, daj. No słuchajcie, ja wam mówiłem, że tu nie da rady, więc nie wiem, czego wy oczekujecie ode mnie. Oj, no. Ej, to jest cięższe niż mi się wydawało. Przestań. Nie! W sumie możecie się tak chlapać, to mi nie przeszkadza. Chlapać, ej, ja mam 5000, ja mam 5 koła, słuchajcie. Nie. On daje kasę. Jeszcze jedno chlapnięcie i kończymy challenge. Okej, słuchajcie, Wojar,
Dobra, ja mam tego dość. Muszę sprawić, ale przestań. Muszę sprawić, żeby Wojtek stąd wyszedł. Dokładnie. Nie ma takiej opcji, ja tutaj zostaję do końca. Uciekaj stąd, uciekaj. Okej, stoję. Ale po co wstałeś w ogóle? Zrzucę go. Myślę, że łatwiej jest ciebie w tym momencie zrzucić. No właśnie. Nie. Ej, stary, to jest naprawdę... Malne. Jeśli tylko tutaj wpadnę, przegrywam 5000. No, mi się wydaje, że Wojtek jest teraz w dużo lepszej pozycji. Ja teraz balansuję i uczę się równowagi na tej belce, aby ciebie pokonać. Chłopaki, jak już tutaj tak stoicie, to ja wpadłem na genialny pomysł, a przynajmniej tak mi się wydaje. Zaczekajcie tutaj chwilę, nie zrzucajcie się. Żywiecki, zobaczyłem, że mamy takie dwa makarony w ogrodzie i pomyślałem, że mogę im to dać i oni mogą zacząć się tym klepać. O, daj mi dwa, to zrzucę. Co wy na to, żebym wam rozdał po jednym i zaczniecie się klepać? Ale mi daj dwa. Nie, Abra, nie możesz wziąć dwóch, trzyma jeden, Wojan ma drugi i możecie zacząć się bić teraz. Bo ja zaraz. Ale tylko makaronami. Tylko tymi makaronami. Ej, słuchajcie, to jest naprawdę niebezpieczne. Ktoś może spaść po prostu. Wow! Ojego, typie! Ej, Wojtek ewidentnie bardziej się boi. Czekaj, to nie zalicza się do spychania? No o co? Nie, do spychania. Ja to wymyśliłem, więc to jest cool. Ja lepiej teraz balansuję, więc mogę sprawić, aby on spadł. Wojan, mi się wydaje, że ty w ogóle z nim nie walczysz, nie odpuszczasz, bo no swoją drogą. Ej, to się całe trzęsie, naprawdę. Ej, w sumie. Co ty robisz? Mogę im trochę pomóc. LOL, ej, patrzcie, jak tu się trzęsie. Ale było blisko. Ej, naprawdę Abra prawie wpadł. Dobra, nie, ja siadam, bo jest naprawdę niebezpiecznie, stary. Ej, przestanę. Ile my tu jesteśmy, ja już chcę zejść. Słuchajcie, mamy 17:30, co oznacza, że jesteście tutaj ponad godzinę, więc gościu, ja sobie uciekam znowu. Nie no, ja to bym do niego wskoczył. Dobrze, wskakuj sobie, ale ja uciekam, wrócę za godzinę, dwie, trzy, może nigdy. Elo! Jeszcze szybko sprawdzę, jak ma się ta woda, lol! Ej, ona jest zimniejsza niż myślałem. Chciałem ją sprawdzić, ale nie mogę. Słuchajcie, nie możecie. Może wskoczysz do niego, co? A może ty wskoczysz zaraz, jak tą drabinę wezmę? Nie, przestań. Dobra, słuchajcie. Ja też mogę spać. Ja wracam za nie wiadomo kiedy. Ziomeczki, tak jak mówiłem, trochę czasu minęło, mamy prawie 19:00, dlatego chłopaki już siedzą na belce, o ile jeszcze tam siedzą, prawie 2,5 godziny, albo nawet ponad. Ja teraz im przyniosę coś do jedzenia, do picia, w sumie nie pytałem ich wcześniej o potrzeby, a naprawdę sporo czasu minęło, więc lecimy sobie do kuchni, a potem do nich. Postanowiłem, że wezmę dla nich wodę, bo przecież są na słońcu i naprawdę powinni coś pić, oraz po jednym jabłku, no bo mogą być głodni, zresztą jabłko, no w taki upalny dzień to naprawdę spoko sprawa. Chłopaki, żyjecie tutaj? Ile ciebie nie było? Mam po jednym jabłku dla was jest. Słuchajcie, przyniosłem jeszcze wam jakąś wodę. Ale to jest dobre. Trzymaj gościu wodę, bo w końcu jesteście na słońcu. Co prawda raz jest, raz nie ma, ale naprawdę trzeba pić. Ale ja byłem głodny, ile my tu siedzimy? Teraz dopiero poczułem, jak jestem głodny. Słuchajcie, no jesteście na tej belce już 2,5 godziny. Jak widzicie, chłopaki się rzucili na wodę i jabłka, czyli naprawdę musieli być głodni. Nie dam ci wody, to jest moja woda. Nie, współpracujemy. To już jest wasza sprawa. Ej, nie ma. Miało być uczciwie, ja mu pomagam. Obsigałeś mnie wodą, nie dam. No widzisz, Abra, trzeba było tego nie robić. Karma. Siedzimy tutaj rzekomo ponad 2,5 godziny. Naprawdę w to nie wierzę. Ciężko uwierzyć mi w to, że jeszcze z nim wytrzymałem, bo on naprawdę denerwuje. Co prawda teraz przez godzinę czy dwie w sumie sobie siedzieliśmy, gadaliśmy i raczej sobie nie przeszkadzaliśmy. Nie chcę już. Chociaż powiem wam, że on wymięka. Jak sami widzicie, on ewidentnie wymięka. Muszę cię po prostu zrzucić. Nie no, przestań, stary, ja siedzę. Teraz nie ma opcji, żeby mnie zrzucić. Ej, gościu, chodź. Dogadajmy się tak, że ty go zrzucisz i się podzielimy kasą. O nie, stary, ja nie będę nikogo tutaj zrzucał. No, co to ma być? No ale ja chcę wygrać kasę. Gościu, co wy klujecie? Ja nic nie robię. Nie wiem po prostu, co zrobić, aby Wojtek spadł. Naprawdę, mamy tutaj drabinę, mamy belki i to jest jakoś tak, nie wiem, on naprawdę nie chce zejść. On serio nie chce stąd zejść. Może on po prostu jest twardym zawodnikiem. No bez przesady, ej, a nie boli cię już tyłek? Stary, mi naprawdę odpada tyłek. Mi jedyne, czego brakowało, to właśnie coś zjeść, więc proszę bardzo. Ej, naprawdę to jest okej? Bo ja wymiękam, serio. Ja wymiękam. Cały czas w mojej kieszeni znajduje się 5000 zł, czyli stawka tego challenge'u. No i trzeba przyznać chłopakom, że naprawdę są wytrwali, no ale taka kasa, no to gościu zobowiązuje. Ja bym tutaj 3 godzin myślę, że nie wytrzymał. O stary, uważaj. Chyba nie dotknął. Jak nie? Mam mokrą stopę, przyznaję się, ale dotknąłem mokrego flaminga, który jak widać on tutaj... Dobra, ja tutaj wszystko widziałem, było okej. W każdym razie mamy teraz mokrego flaminga, którego może przyłożyć do Wojtka. Ojojoj. A ja mam wodę, którą mogę cię oblać. Okej, to jest dobre. Nie,
Ja naprawdę nie mam pojęcia, jak oni wytrzymali tutaj prawie 3 godziny. Dobra, Gości, ja cię zrzucę. No ja sobie tutaj jem, ja cię teraz trzęsiemy i go zrzucamy, go. Abra tutaj zdecydowanie jest tym, który bardziej zaczepia Wojana. Ale tak nie powinien robić, no nie możesz, nie. Niestety, ale były zasady. W zasadach było to, że nie możesz zepchnąć, ale może przeszkadzać. Także słuchajcie, ogólnie mam dość tego, że wy cały czas tutaj się denerwujecie. Ja też mam dość, chcę, żeby on w końcu wpadł do tego basenu. Nie. To już jest wasz problem, słuchajcie, ja naprawdę nie mogę tego wytrzymać, tych ciągłych kłótni, szarpania się, ja znowu uciekam, słuchajcie, nie wiem kiedy wrócę. Nie, zostań, nie, no Maciej, zostań. Nie, nie ma takiej opcji. Mamy 19:04, także myślę, że jak wrócę za 40 minut, 50 minut, może godzinę, to będzie idealnie i wtedy już chłopaki powinni zacząć się przegrywać. Ziomeczki, minęło kolejne pół godziny, mamy 19:47 i patrzcie, co ja zobaczyłem. Oni tam wstali i zaczynali się szarpać, więc od razu do nich wychodzimy. Chłopaki, co wy robicie? Co wy robicie? Zrzucić, stary, nie wytrzymam z nim już dłużej. Zobaczyłem przez okno, że się tak szarpiecie, musiałem wybiec. O co tutaj chodzi? Ile my tutaj jesteśmy? Powiedz, ile czasu nie wytrzymuję tutaj już z nim. Słuchajcie, minęło dopiero 3,5 godziny. Dopiero? My siedzimy na belce. Ej, drewna od płaszczu. 5 tysięcy złotych za 3,5 godziny to jest mało. Mogę go zrzucić dalej, Maciej? Nie, nie możesz. Stary, nie ma zrzucania się. Nie ma zrzucania się. No a sam nie trzymasz, gościu. Nie, czy my możemy się zrzucić? Słuchajcie, ty możesz siebie zrzucić, a ty siebie w sumie. Skoczymy naraz, no nie? Nawzajem nie ma zrzucenia, ile razy można wam powtarzać. Chłopaki, no proszę, nie róbcie tego. Ja już wypracowałem sobie balans tutaj i wydaje mi się, że Wojtka rozwalę, bo patrz, jak mu średnio idzie. Ej, serio, średnio ci idzie, stary. Jak mu średnio idzie? Tak, patrz, jak trzymam równowagę, widzisz? Dobra, widzisz? Okej. Jemu nie wychodzi, ha! Jest dobrze, nie spadam póki co, okej? Okay? Dobra, kończymy to, teraz nie ma innej opcji. Nie ma takiej opcji. Chłopaki, co wy robicie? Stawka jest ogromna, 5 tysięcy złotych! Co? Stary, co? Czemu go wrzuciłeś tutaj? Padł, nice, wygrałem! Co tu się stało? Wojan, czy ty go wrzuciłeś naprawdę? Udało się! Ale nie możesz go wrzucać, nie, no co ty? Nie, sam się tak, sam zaczął. Wrzucamy go teraz! Teraz to możesz, teraz możesz! Dobra, koniec! Elo, wygrałem 5. Ej, Wojtek chyba naprawdę wygrał 5 tysięcy złotych. Tylko słuchaj, czy on cię wrzucił? Jak to się stało? No mnie wrzucił, popchnął mnie. To on zaczął i ja się tylko broniłem. Szczerze mówiąc, też mi się tak wydaje, bo przez całe 3,5 godziny Abra zaczepiał Wojana. Tak! Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak uważacie, czy Wojan wepchnął mnie, czy też ja sam wpadłem, ale powiem wam, że mam całe mokre gadki, to ej, nie serio. Jest przyjemnego. Nie dość, że nie wygrałem teraz 5 tysięcy złotych, to jeszcze wpadłem do lodowego basenu i straciłem 4 godziny, dosłownie 4 godziny, ja się na nim odegram, zemsta będzie słodka, naprawdę, musimy się zemścić. Wobec tego nadszedł ten moment, kiedy Maciek wręczy niestety pieniądze. Słuchajcie, Wojanowi. Oficjalne przekazanie 5 tysięcy. No ale ej, a dasz chociaż stówkę, chociaż stówkę. Niby za co, za to, że przez cało 4 godziny tam się działo. Denerwowałeś mnie cały odcinek. A ty mnie nie? Jak to? Ja się tylko broniłem. 5 koła w rękach Wojana, słuchajcie, mnie to naprawdę bardzo, bardzo boli, ale wygrał je mimo wszystko uczciwie. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik subskrybuj właśnie tam na dole, dokładnie wiesz, który przycisk. Zaznacz także dzwoneczek, żeby nie ominął cię żaden szalony film, bo właśnie filmy przesyłamy w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19 i w niedzielę o 10 rano. Serio, sub, dzwoneczek, łapka naprawdę pomagają, dlatego już teraz to zostawiaj, a także wpadaj na nasze Instagramy, Abra Ety, Maciek Podługa Zduńkowski, Wojan Podługa Official, tam jesteś ze wszystkim na bieżąco. Dobra, po prostu wpadajcie na Instagramy, trzymajcie się, dobrego dzieciaka, eleczko i pu!